chwilę zobaczą Państwo. O właśnie, wielkie brawa. To już do startu. Grupa, która przyjechała do nas, właściwie przyleciała, także stali bywalcy naszych pokazów, ale to wszystko są dopiero przygotowania. Zarówno Aerospark, jak i The Flying Dragon, oni wystartują tylko po to, by poczekać sobie na Państwa i naszą gotowość. Natomiast nad naszą... uwagę, że w miarę jak piloci zacieśniają promień swojego krążenia, no trudno jest przy tak silnym i niestabilnym wietrze utrzymać cały czas szyb. Ale bezbłędnie ten manewr został wykonany po to, by już za moment odtworzyć konfigurację, z którą rozpoczęli tę figurę. Flying Dragons. Grupa, która regularnie występuje na pokazach w całej Polsce i poza jej granicami. Robią absolutne wrażenie. Zresztą muszą Państwo wiedzieć, że Polacy, jeżeli chodzi o sporty lotnicze, radzą sobie bardzo dobrze, a szczególnie dobrze w tych wszystkich lotniczych sportach motorowych, gdzie jednak jest silnik i doładowanie. Polacy, nasza kadra narodowa motoparalotniowa zdobyła tytuł Mistrzów Świata. A tu mamy pokaz umiejętności 10-60 km na godzinę. Jeżeli dodamy do tego wiatr, to oczywiście względem ziemi paralotnia może poruszać się nawet 80-90 km na godzinę, jeżeli leci z silnym wiatrem w plecy. Ale tutaj, podczas pokazów, można fenomenalnie wykorzystać te małe prędkości. Mogą Państwo przyjrzeć się paralotniom w locie. Mogą Państwo zobaczyć, jak radzą sobie z pilotażem sami piloci, na czym to wszystko polega. Piloci mają tutaj do sterowania manetkę gazu, dzięki której mogą sterować mocą silnika i wtedy polecą albo wyżej. A już widzę, że powoli do startu przygotowują się czescy piloci z grupy Flying Bulls Aerobatic Team, ale to za chwilę. Na razie Flying Dragons. Proszę zobaczyć, piękne rozejście.
Wielkie brawa, Fine Dragons na niebie, bardzo dynamicznych figur, za to jest piękny, podniebny balet. Jako 17-latek. On siedział za sterami samolotu szybciej niż dostał prawo jazdy. I to pokazuje, że ludzie, którzy związani są z lotnictwem, marzą o lataniu, robią wszystko, żeby te marzenia spełnić. Dla wielu z nas latanie jest czas zacząć kręcić się po aeroklubach, hangarach, nawet nie mając pieniędzy, nie mając doświadczenia. Jeżeli ktoś ma pasję do latania, to naprawdę możliwość jej zrealizowania, możliwość nauczenia się latania, oderwanie się od ziemi jest w zasięgu ręki. No i ta pasja, która zaczęła się w wieku lat kilkunastu, zawiodła Roba Barsbiego do bycia członkiem tej niezwykłej grupy pokazowej Aerosparks. Guy Westgate i Rob Barsby. Kolejna brytyjska grupa pokazowa Fireflies Aerobatic Team. Pilot za nim. Ten z tyłu musi się pilnować pilota prowadzącego. Tu oczywiście widzą Państwo spory dystans, ale proszę mi wierzyć, że gdybyście siedzieli teraz w kabinie tego niższego, trzymającego się z tyłu motoszybowca, to drżelibyście ze strachu, bo wrażenie jest takie, jakby te dwa samoloty miały się za chwilę ze sobą zderzyć. I jeszcze raz.
można właśnie pozwolić na to, by trzymać taką bardzo ciasną formację. To już Jan Makula. No, szybowce pozbawione silnika niestety zdane są na łaskę i niełaskę samolotów albo wyciągarek, które wyciągają te szybowce na odpowiednią wysokość, w której można rozpocząć pokaz albo lot. Szybowiec pilotowany przez wytrawnego pilota może przelecieć setki kilometrów bez wykorzystywania silnika, a wyłącznie wykorzystując prądy powietrzne, ciepłe powietrze, które obrywa się od ziemi i leci w stronę chmur. Jeżeli teraz zachwycają się Państwo tym, że tryskają na boki iskry, to jest coś niesamowitego i to zobaczą Państwo po zmroku. Dotknąć ziemi. Gdy tylko obie te maszyny dotkną ziemi, ich miejsce na niebie zajmie kolejny zespół akrobacyjny z Wielkiej Brytanii. I Rob Barski. Aeros Barks. No, za chwilę pewnie przydymią, bo to też bardzo lubią robić po wylądowaniu. Ale gdy tylko zajdzie słońce, gdy tylko zrobi się ciemno, zobaczycie.